Maj jest miesiącem ochrony przeciwpożarowej, w którym na terenie Polski państwowe i ochotnicze straże pożarne obchodzą Dni Strażaka. Tczewscy strażacy swoje święto obchodzili we wtorek, 21 maja, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Największym zaufaniem Polaków cieszą się straże pożarne. Ufa im aż 97%, a pracę strażaków pozytywnie ocenia aż 95% z nas. Takim zaufaniem nie cieszy się żadna inna grupa zawodowa. Dlatego Święto Strażaka obchodzone jest zawsze szczególnie uroczyście, tak jak w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie. Odczytany został list z życzeniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dla wszystkich strażaków i druhów. Andrzej Mróz, komendant Komendy Powiatowej PSP, podkreślił, że 15-letni pobyt Polski w Unii Europejskiej korzystnie wpłynął również na powiatowe straże pożarne. Straż pożarna i tym bardziej Komenda Powiatowa w Tczewie również skorzystała na funduszach unijnych, tak? Czego przykładem są 4 samochody pozyskane w ciągu tych 15 lat, czego przykładem jest sprzęt do długotrwałych akcji ratowniczo-gaśniczych, bądź też na dzisiejszą częstości przekazywany sprzęt ze staw narzędzi hydraulicznych, również też z programów unijnych. Dzień Strażaka jest również świętem druhów ochotników, podkreślił komendant Andrzej Mróz. Chciałbym podziękować za tą służbę, szczególnie strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej, bo to jest społeczna służba, tak? Jest to poświęcenie czasu własnego kosztem rodzin, dlatego serdecznie im dziękuję, ale i również gratuluję pozyskiwanych środków, pozyskiwanego sprzętu. Tak jak wspomniałem, OSP Swarożyn w zeszłym roku wzbogaciło się o samochód ratowniczo-gaśniczy, OSP Gniew wzbogaciło się o łódź ratowniczo i dziesiątki innego drobnego sprzętu, które w zeszłym roku trafiło do powiatu tczewskiego. A ten stojący samochód gdzie trafił? Ten samochód był od 2002 roku użytkowany tutaj w Komendzie Powiatowej. Jest to lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, a dzisiaj został z dniem dzisiejszym przekazany do Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczewie, żeby dalej służył jak najlepiej. Samochód jest przystosowany do ratownictwa gaśniczego i ratownictwa technicznego. Będziemy udzielać tutaj wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w pożarach i w ratownictwie technicznym, tutaj przede wszystkim do wypadków. Samochód jest przystosowany, sprzęt hydrauliczny. Tomasz Komoszyński, pomorski komendant wojewódzki PSP, po złożeniu gratulacji strażakom z powiatu tczewskiego nie omieszkał zaznaczyć o potrzebie wyremontowania placu manewrowego tczewskiej komendy, na którym odbywała się uroczystość. Ja wiem, że remont centralnego placu w Tczewie to była tylko wymówka dla komendanta Mroza, żeby nam wszystkim pokazał, jaki jest plac na terenie Komendy Powiatowej. Wiemy, panie komendancie, ale czynimy starania. Tutaj już rozmawialiśmy z panem starostą, wiem, że pan komendant też czyni te starania. Gromadzimy środki, mam nadzieję, że ten remont się uda. Starosta tczewski Mirosław Augustyn podziękował strażakom za ich trud i oddanie. To jest kontynuacja dnia 4 maja, świętego Floriana, patrona strażaków. Myślę, że wy doskonale wiecie, jak ważną rolę pełnicie dla naszego społeczeństwa, dla powiatu, ale nie tylko, jak mówił pan komendant, bierzecie udział w wszelkiego rodzaju akcjach i za to wszystko serdecznie wam dziękuję. Życzę wam jeszcze raz wszystkiego dobrego, niech się wam święci w to święto, a służba wasza, żeby przebiegała w miarę spokojnie. Uroczystość była okazją do wręczenia wyróżnień, odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe. Część nagród i wyróżnień i awansów wręczonych tutaj podczas uroczystości powiatowych, awanse na stopnie oficerskie, na pierwsze stopnie oficerskie zostały wręczone podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 4 maja w Warszawie. Natomiast stopnie oficerskie, wyróżnienia i medale od ministra zostaną wręczone 28 maja podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka. Tutaj natomiast zostały wręczone awanse podoficerskie, nagrody, wyróżnienia, awanse w stanowiskach. Także szczególnie tym awansowanym, wyróżnionym serdecznie gratuluję.